Czy on napisze? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Jeśli przechodzicie jakiś zawód miłosny, pamiętajcie, jestem z Wami na moim kanale, by Was wesprzeć, by dać iskierkę nadziei, byście nie byli same z Waszymi problemami miłosnymi. Witam serdecznie wszystkich subskrybentów i nowych słuchaczy. Jeśli jesteś nowy, nowa, to proszę zasubskrybuj mój kanał dzisiaj z dzwoneczkiem u góry, a nie ominiesz już żadnych moich wróżb. Kochani, dziękuję za komentarze. Proszę o więcej komentarzy, bym czuła Waszą obecność. Proszę również o lajki, z kciuczkiem w górę oczywiście. A ja odwdzięczę się za to, za Waszą aktywność, moją aktywnością, nagrywaniem nowych filmików. Na wróżby indywidualne zapraszam Was bardzo serdecznie. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście pod filmikiem. W filmiku również go wyświetlam i w komentarzach. Napiszcie, ja mam różne opcje wróżb prywatnych i napiszę Wam o opcjach i warunkach takich wróżb. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, bo odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i też Waszych zdjęć. To tyle i przejdźmy do wróżb. Dzisiaj mam dwie talie Lenormanda. Pierwsza karta to Dreaming Way, czyli droga marzeń. To ta talia. I druga nasza talia włoskiego artysty. Gilded Reverie, Lenormand. Także wybierzcie sobie talię, która Wam się podoba, lub aniołka, grupa pierwsza, biały, opal, grupa druga, ametyst, fioletowy. Więc wybierzcie sobie talię i zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa druga musi poczekać chwileczkę, czy on napisze. Czy on napisze? On napisze. Tak, napisze. Słońce mamy tutaj w podstawie kart, w przełożeniu. Słońce oczywiście zawsze jest odpowiedzią pozytywną, tak. Widzimy tutaj, że jest pierścionek, są komplikacje w Waszej relacji i jest nowa próba, nowy rozdział, nowa szansa, która przyjdzie, ale też musicie wyjaśnić parę sekretów. Natomiast tu otworzą się nowe drzwi, czyli nowa, tak jak mówię, szansa, by coś jeszcze spróbować, czyli napiszę, na pewno napiszę. Tutaj chodzi o związek, chodzi też o trudny związek, tak, skomplikowany, gdzie dla pewnych problemów nie możecie znaleźć odpowiedzi lub rozwiązania, wyjścia z labiryntu. Być może nawarstwiły się jakieś problemy, tak, ale on napisze i otworzy się jeszcze jakieś światło w tunelu. Słońce, czyli dobry jakiś czas, dobra jakaś próba. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała fioletowego aniołka, ametystowego i tą oto talię kart Lenormanda. Czy on napisze?
lilie, bociany, maski i kosa. Dla tej grupy niestety nie napiszę. Zerwany jest kontakt, brak kontaktu, raptowne blokady, przerwanie, urwanie, zakończenie kontaktu, bolesne wręcz, które Was poraniło. Tutaj jakby jest potrzeba pogodzenia się, dobrze chcę, żeby się rozwiązały sprawy, ale jest dwulicowość, fałsz, ukrywanie uczuć, być może zdrada, być może maskowanie swoich właśnie dalszych planów, emocji. Jest fałszywa gra, zagrywanie i dlatego ten fałsz tutaj raczej nie wyjdzie, nie przejdzie. Będzie kontakt dalej poprzez ten fałsz, kartę fałszu, fałszywy może jakiś kontakt, tak? Jakaś próba kontaktu, ale jakieś fałszywe tutaj zagrywanie, gdzie nie do końca będzie to szczere i będzie radykalne tutaj znowu raczej zablokowanie, przerwanie, także ucięcie. Także tutaj raczej nie napiszę, a jeśli będzie jakaś próba napisania, to będzie to fałszywe, nieszczere. Raczej jakaś fałszywa zagrywka. Także dla tej grupy bardzo mi przykro. No ale jak widzicie, karty same tak mówią, przemawiają. Pomimo to życzę Wam udanego wieczoru i do usłyszenia już wkrótce. Thank you.